do człowieka, który nie wierzy w życie, który myśli, że życie nie ma sensu i tak dalej. To jest prosta historia, prawda? Jeżeli chce, żeby go traktować na serio, trzeba powiesić się. Wtedy go można traktować na serio. Jeżeli żyjesz, to znaczy, że albo się czegoś spodziewasz, albo liczysz na jakieś szczęście, albo po prostu tchórzysz, prawda? Więc to nie zasługuje na żadne szacunki. Więc to jest bardzo ciężko. Mnie zawsze zarzucają nihilizm. Ja kiedyś w Sztandarze Młodych przeczytałem taki jakiś list drukowany olbrzymimi literami wbrew książką Saganki Chłaski Wierzę w miłość. Wbrew książką Chłaski Wierzę w miłość, podczas gdy ja przynajmniej 3/4 tego, co napisałem, właśnie napisałem o ludziach, którzy się kochają naprawdę i szczerze, i dla których największą tragedią jest to, że nie mogą być razem, że nie są razem, no choćby 8 dzień czy pierwszy krok, czy że inni im gnoją te wszystkie sprawy. Więc ja naprawdę nie mam nic wspólnego z nihilizmem, jak również nie chcę patować brutalnością czy erotyzmem. Naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, no chciałbym tylko w jakiś sposób na miarę swoich możliwości i swoich zdolności przekazać prawdę o swoim życiu, o swoim czasie. Ale to, że ta prawda tak wygląda, nie inaczej. I nikt mnie nie pytał o zdanie przy stworzeniu świata, więc ja nie ponoszę odpowiedzialności. I młodzi ludzie, którzy mają w tej chwili po 17, po 18 lat, to Bóg mi świadkiem, ja nie wiem, co oni mogą przeżywać, jakie klęski, jakie rozgoryczenia. Jeśli sobie czasem pomyślę, że za 20 lat ci ludzie będą rządzić tym państwem, to ja się z tymi ludźmi, którzy będą rządzeni, nie zastraszczam. Żadnego dowcipu, żadnego polotu, żadnej fantazji. Tępe chamstwo. Właściwie tak jest, że ja się sam wstydzę swojej młodej twarzy. Młodzież nie jest otoczona, nie powiem szacunkiem, ale sympatią społeczeństwa. To jest bardzo smętny stan rzeczy. Dowcip, prawda, wyrwanie nogi czy wybicie zębów. To nie to. To nie to. Dla człowieka, który nie wierzy w życie, który myśli, że życie nie ma sensu i tak dalej. To jest prosta historia, prawda? Jeżeli chce, żeby go traktować na serio, trzeba powiesić się. Wtedy go można traktować na serio. Jeżeli żyjesz, to znaczy, że albo się czegoś spodziewasz, albo liczysz na jakieś szczęście, albo po prostu tchórzysz, prawda? Więc to nie zasługuje na żadne szacunek. No normalnie, no każdy pisze, potrafi, no ja nie wiem. Dla mnie miasto mojej młodości, Warszawa, zawsze będzie tym miastem, gdzie ludzie nie mają gdzie mieszkać, gdzie są rozgoryczeni, gdzie nie ma mowy o żadnej piosence, gdzie pijak idzie ulicą, gdzie jest bójka. No co się mogę na tego radzić? Ja sam pracowałem tyle lat. Dziwne by było, gdybym pisał inaczej po prostu. Ja nie jestem cynikiem. Cyniczna była literatura socrealizmu. Nie można zarzucić wszystko, prawda, ale ja nie piszę nieprawdy, nie pisałem nigdy, wręcz przeciwnie, starałem się to. A to, że prawdę w jakiś sposób wyjaskrawiam, no to już jest po prostu sprawa rodzaju talentu. Ja najbardziej lubię z tego tomu pierwszego Chmura chyba Pętlę. Jeżeli chodzi o film, to ja nie jestem w tej sprawie bezstronny, dlatego że jestem pożerany nienawiścią w stosunku do bozów polskiej kinematografii. Także nie mogę odpowiadać bezstronnie, ponieważ jestem zadławiony nienawiścią do urzędników. W filmie polskim jest dziwny podział pracy, bo marzenia o wielkości przejęli od artystów urzędnicy. Dla mnie film to jest najboleśniejsza sprawa, jaka jest, bo ja osobiście film uważam za jedną z najpiękniejszych rzeczy, jaką wymyślił człowiek. Tą rzecz mi tak dokładnie obrzydzono wszystkimi możliwymi metodami, że ja w tej chwili zaczynam bełkotać ze wściekłości. Najważniejsze to, najbardziej optymistyczne jednak w tej całej bolesnej tragedii, prawda, oportunistycznej, bo to nie jest tragedia optymistyczna, tylko tragedia oportunistyczna. Film polski jest to, że jednak znalazło się parę ludzi, którzy na zasadzie cudu jednak wyrwali się. To jest Wajda, Kawalerowicz, Munk, Has. No, ja myślę, że oni jednak będą robić takie filmy. Coraz lepsze filmy. To jest fatalna historia, jak się mówi o dziecku, jakieś się ma urodzić, prawda, tego będzie rudy, będzie taki, prawda, będzie przyszło, zostanie w przyszłości jokejem, prawda, potem się rodzą trzy córeczki, prawda, i wszystkie trzy umierają. Czekajmy, aż ten film będzie na ekranie. Będzie mógł się bronić ewentualnie przed moimi napaściami gwałtownymi.
życie żyje. No są pewne jakieś tragiczne historie, no. O co chodzi? Człowiek się robi wbrew własnej woli, żyje bez przyjemności i umiera bez własnej woli. Na jakiś taki powodów do śmiechu ja specjalnie nie widzę w tej całej zabawie. Konrad kiedyś powiedział, że historię ludzkości można spisać na bibułce od papierosa. Rodzili się, cierpieli, umierali. Tak to chyba wygląda. Ile 18-letni młody człowiek by nim przed udzieleniem odpowiedzi nie rozwalił czaszki cegłą, to by mu powiedział tak. Mój drogi przyjacielu, nie ma na świecie człowieka, który by był w stanie mnie osobiście przekonać, że mu jest wszystko jedno. Powiedziałbym mu tak, szukaj siebie i zawsze bądź wierny sobie. Próbuj wszystkiego, bo jak nie będziesz miał na starość czego żałować, to znaczy, że już na pewno przegrałeś życie. No chyba wszystko. Mnie w literaturze amerykańskiej najbardziej imponuje całkowite zerwanie z jakąś mitologią moralną i całkowicie zimne założenie tej literatury. I to jest u wszystkich pisarzy, jak również u Dos Passosa, który jest absolutnie genialny. Na przykład Manhattan Transfer to jest chyba najlepsza książka w ogóle XX wieku, moim skromnym zdaniem. Oni już nie szukają dla człowieka żadnego wyjścia, żadnego sensu życia, ani nic. Tylko w sposób uczciwy, niemalże dokumentarny, po prostu przekazują jakieś doświadczenia swojego czasu i swojego życia. Ja tak nienawidzę mitologii w literaturze, że mnie może to najbardziej jakoś odpowiada w amerykańskiej literaturze. To jest całkowicie zimne, jasne, dosyć okrutne założenie tej literatury. Ale oni je realizują. Poza tym są wspaniali ludzie. My tu wszyscy siedzimy albo w kameralnej, albo w kopciuszku, albo diabli jeszcze wiedzą gdzie. Oni żyją na swoich fermach, potrafią się cieszyć życiem, co jest w Polsce sztuką nieznaną dotychczas. Mają swoje jakieś namiętności, dzikie rybołówstwo, polowanie, samochody. To są jacyś bardzo autentyczni ludzie, a my wszyscy jesteśmy wymyśleni przecież, prawda? Absolutnie się nie licząc z żadną krytyką, z żadnym niczym, na przykład taki Faulkner. Jest pisarz Pan Bóg. On buduje powieść, konstruuje pewien własny świat, własne typy psychiczne, niespotykane, prawda, jakieś. Taki pisarzem był Dostojewski. Bardzo się cieszę, że cię znowu spotkałem. Okazja nie lada, mam akurat nagrę. Nastawiam aparat, porozmawiajmy. Co napisałeś ostatnio? Ostatnio to znaczy w ubiegłym 62 roku. W 62 roku zacząłem pisać i skończyłem pisać opowiadanie w dzień śmierci jego. Potem dokończyłem książkę. Książkę zacząłem pisać już właściwie przed 2 laty, ale dopiero w zeszłym roku udało mi się skończyć. Książka nazywa się Bicz gniewu twego. Historia się dzieje w Izraelu. To jest historia o takich lotnikach, którzy latają 3 metry nad ziemią. To jest specjalna praca, bardzo niebezpieczna, właściwie o tym ludzie zupełnie nie wiedzą. To jest chyba najniebezpieczniejsza. To są piloci izraelscy? Tak, to są piloci izraelscy. To znaczy, oczywiście to są piloci izraelscy, ale to jest historia 2 ludzi, którzy przybyli do Izraela z Europy. Jeden z nich ginie, a drugiego wszyscy znają winnym jego śmierci. Więc problem bohaterstwa, problem odważnych ludzi, problem moralny jakiś? No ja muszę sobie powiedzieć, że to jest raczej historia o przyjaźni pomiędzy dwoma i historia wierności, którą człowiek pragnie dochować cieniowi. Nie umiem tego inaczej sformułować. Tę książkę napisałeś oczywiście po polsku. Czy jak będzie z wydaniem? Kto wydaje tę książkę? Wydawcą niemieckim jest wydawnictwo Rutnum Kleining w Hamburgu. Jeżeli chodzi o inne wydawnictwo, jeszcze nie wiem. W kołach filmowych mówią, a różne gazety piszą sporo o twoich planach filmowych. Czy możesz powiedzieć coś na ten temat? Po skończeniu książki zacząłem robić razem z reżyserem Leopoldem Laholą film, który się miałby nazywać Oktober z Magdaleną. Ten film będzie teraz realizowany i główną rolę będzie grała Maria Schell. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Zacząłem teraz robić dla reżysera, który się nazywa Rob Thiele. On jest tak, bardzo tak, bardzo dobry, bardzo znany. On miał wielkie sukcesy, między innymi Ta śmierć Rosemary. Zacząłem teraz robić dla niego film, zresztą scenariusz.
Tour jest czymś w rodzaju właściwie, jakby powiedzieć, współczesnego mitu o Dawidzie i Goliacie. Powiedz mi jeszcze, ten pierwszy film, czy on już poszedł do realizacji, do produkcji? Nie, pierwszy film jeszcze nie poszedł do produkcji, dlatego że reżyser w międzyczasie bardzo ciężko zachorował. Teraz nie można robić tego filmu ze względu na niesłychanie ciężką zimę, ale należy się spodziewać, że film będzie robiony, plenery zaczną kręcić na wiosnę. Znaczy zaczyna się odkręcenia plenerów, potem przejdą do atelier. A ten drugi film? Kiedy? Ewentualnie? W najlepszym wypadku na jesieni tego roku, ale ja nie jestem pewien, czy damy radę tak szybko zrobić. I trzecie pytanie, Marku. Tradycyjne pytanie. Co zamierzasz robić w najbliższej przyszłości? Jednym słowem, twoje plany. Mam jeszcze w głowie całą kupę krótkich opowiadań, o które chciałbym dokończyć, a potem na jesieni to chciałbym pojechać do Izraela na jakiś czas. To mnie najbardziej ciągnie. To dziękuję ci, Marek, bardzo. Ściskam dłoń. Do widzenia. Do widzenia.